Cześć. Dosłownie parę minut temu dałem się zrobić w konia, że tak powiem, jak małe dziecko. Chciałem wykupić sobie subskrypcję nowego serwisu VOD. Wszedłem sobie w aplikację na swoim telewizorze. Po odpaleniu aplikacji na ekranie pojawiła mi się możliwość zarejestrowania, tak? No to wchodzę, żeby się zarejestrować. I mamy taki obrazek. Mamy adres strony, na którą mogę wejść i samodzielnie ją wpisać i wpisać kod, który tam się pojawił lub zeskonować kod QR. No to prościej będzie zeskonować kod QR. Wchodzę sobie w aplikację na smartfonie i patrzę, że jest, no że mam zainstalowaną taką aplikację do skanowania kodów kreskowych. W ogóle miałem wrażenie, że to jest systemowa aplikacja, bo wydawało mi się, że nie instalowałem nigdy tej aplikacji. Także to chyba jeszcze bardziej uśpiło moją czujność. Odpaliłem ją, zeskanowałem kod. Pojawił mi się adres strony: oczywiście, domena się zgadzała. No, i tutaj mamy na dole różne opcje: otwórz przeglądarkę, udostępnij, kopiuj. A że najbliżej, przycisku tego otwórz, tego najjaśniejszego tutaj paska, który, któryś, który widzicie. Jest kciuk, no to oczywiście kliknąłem, tym bardziej, że nad tym przyciskiem jest napisane: Rozpocznij aktywację teraz, aktywuj konto i uzyskaj dostęp do treści teraz. Eee, także kliknąłem. No i co się stało dalej? Eee, dalej już przeniosło mnie na stronę Digital Content Only. No oczywiście wpisałem swój adres. Tu już ja to teraz odtwarzam, bo za pierwszym razem oczywiście podałem wszystkie swoje prawidłowe dane. I dochodzimy do momentu, gdzie mamy podać dane karty kredytowej. Podałem dane karty kredytowej. No i dosłownie od razu, no tutaj akurat w tej chwili podałem błędne dane celowo. Od razu pojawiła mi się informacja z banku mojego, że pobrano 89,99 zł z mojego konta. No i co zrobiłem dalej? No Przyglądam się tej stronie, patrzę na adres, no nie jest to st st strona, strona tego serwisu VOD, tylko po prostu coś zupełnie innego, tam oczywiście mam dostęp do jakiejś treści takich wiecie z dupy. No i co? Czym prędzej dzwoni do, dzwonię do banku, zastrzegłem kartę, żeby nie pobierali mi tej subskrypcji co, co miesiąc. Wszedłem sobie na maila, którego dostałem od nich I okazuje się, że jest to pięciodniowa, darmowa subskrypcja i po tych pięciu dniach, jeżeli nie zrezygnuję, no to będą mi pobierali te 90 zł bodajże co miesiąc. No i wszedłem na tą stronę ponownie i chciałem zobaczyć, jakie są opcje rezygnacji z tej subskrypcji, czy, czy ta strona oferuje coś takiego. No oczywiście jest możliwość rezygnacji, ale kontakt jest telefoniczny w języku angielskim, na angielski numer telefoniczny, ewentualnie live chat, ale live chat akurat w tym czasie był niedostępny, ponieważ w tym czasie jeszcze oni tam wszyscy teoretycznie śpią. To jest wschodnia strefa czasowa. No ale napisałem maila z informacją o prośbie rezygnacji i zwrot moich pieniędzy. Natomiast bank stwierdził, że jeżeli. Ta płatność zostanie już tak jakby zaksięgowana, to wtedy mogę ubiegać się o zwrot tych pieniędzy. Minęło parę godzin i udało mi się skontaktować przez live chat w celu rezygnacji z subskrypcji. Poprosiłem ich o natychmiastową rezygnację i zwrot tej pobranej kwoty. No tam ktoś odpisał, że za chwilę sprawdzi to w systemie. Po czym odpisał, że moja subskrypcja została anulowana i moja karta nie będzie już obciążana od dnia dzisiejszego? No i dopytałem jeszcze, czy zwrócą mi te pobrane pieniądze, ale niestety odpowiedzi już nie uzyskałem. No i teraz po całej akcji przypomniałem sobie sytuację, o której informował nas jeden z widzów. Może tutaj przeczytam tak na szybko i powiem Wam szczerze, że w ogóle to mi wyleciało z głowy, ale no przypomniałem sobie już po, po fakcie Witam, chciałbym, abyście ostrzegli osoby przed pewną metodą oszustwa. Jestem dość rozważny w internecie, i raczej nie daje się złapać na różnego typu oszustwa. Zakupiłem smartwatcha dość znanej firmy i do konfiguracji było trzeba zeskonować kod QR. Po zeskonowaniu przyniosło nas na dość dziwną stronę. Wydawała mi się podejrzana, ale skanowałem ten kod z trzy razy i zawsze sugerowało mi właśnie tą jedną stronę. Założyłem tam konto i do weryfikacji musiałem podać dane karty bankowej. Po ich uzupełnieniu przeniosło mnie na tą stronę i zauważyłem, że coś jest nie tak. Po wpisaniu nazwy strony zobaczyłem, że oszukali przynajmniej blisko 400 osób, bo tyle miała negatywnych opinii i każdemu z nas zabrali 90 zł z konta i włączyli cotygodniową subskrypcję. Aha, to może nawet jest to cotygodniowa subskrypcja, ok. Niestety musiałem zadzwonić do banku, zablokować kartę, ponieważ subskrypcji tej nie dało się anulować. Oglądałem sporo waszych filmików o oszustach i nie widziałem, abyście przedstawiali ten sposób oszustwa. Może warto o tym wspomnieć, ponieważ sam osobiście nigdy bym się nie spodziewał, że można kraść firmą kody QR. Na forum pisali o wielu innych firmach niż mój zegarek, gdzie też ich właśnie przekierowało na tą stronę. Pieniędzy zapewne nie odzyskam, gdyż już są na Cyprze. No i dopytałem, co to za smartwatch, czy podeślę ten kod QR. Yy, okazało się, że jest to Amazfit. Byłem zdziwiony, że, że, że taka firma może, może bawić się w jakieś takie dziwne oszustwo. No, może, może nie firma, a. Po prostu ktoś, kto dostarcza instrukcję z tym kodem. I to jest tak. Ale problem ten nie dotyczy jedynie tej firmy, ponieważ pod opiniami tej strony ludzie mówili, że sparując kamerę, czy nawet jak się im coś zablokowało na YouTube, to po zeskanowaniu kodu przekierowało na tą stronę. Przywróciłem ustawienia fabryczne, aby zrobić panu zdjęcie kodu, ale teraz normalnie skanując go przekierowuje na sklep Play do dobrej aplikacji. I po pewnym czasie on odpisał, dobrze, jednak popełniłem błąd jeszcze większy. No i wysłał mi dokładnie to, z czym ja aktualnie się borykałem. Eee, aplikacja skaner kodów QR ma taką reklamę i po kliknięciu w otwórz nie otwiera linku na górze, tylko tą reklamę. To jednak wina tylko mojej nieuwagi, czyli to tylko moja nieuwaga i troszkę podchwytliwa reklama. Nie wiem czy to się pojawia też w innych aplikacjach, czy jest to tak sprytnie skonstruowane, ale wydaje mi się, że tutaj oszuści celują konkretnie w najpopularniejszą aplikację i specjalnie pod nią tworzą reklamę. Dodam jeszcze tylko, że klikając w tej aplikacji, skaner kodów QR, otwórz przeglądarkę. To oczywiście przenosi nas na prawidłową stronę, tam gdzie chcieliśmy się dostać. No i dokładnie, dokładnie tak samo ja dałem się zrobić. Jest to reklama, która jest no, sprytnie wkomponowana tutaj w tło całej, całej tej aplikacji. No ale oznaczenie jest, tak, jest tu ad, i tutaj mamy. Z drugiej strony, ten znaczek. No ale wiadomo, jak to jest: jak, to, jak się robi coś szybko, to takie detale mogą, mogą umknąć. Także jestem frajerem. Dałem się zrobić w konia. Możecie e, pisać w komentarzach stachu frajer. Ostrzeżcie innych. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Zrobię jeszcze później pewnie jakiś update, czy udało mi się odzyskać te pieniądze. także Obserwujcie kanał i, i czekajcie, jak się rozwinie sytuacja.